Hello, cześć, witam was serdecznie, z tej strony Wujek, Bohun się kłania, witam was na moim kanale, zapraszam was oczywiście do Kalifornii w grze Ring and Roll, moi drodzy, czekają na nas kolejne przygody, jednak zanim ruszymy oczywiście w wirtualny świat Kalifornii, przypomnimy sobie, co takiego wydarzyło się w ostatnim odcinku, jak już moja tradycja na wstępie każe. A więc dobrze, żeby dowiedzieć się, co stało się w ostatnim odcinku, musimy sobie przejść do logbooka. Moi drodzy, od razu przechodzę sobie w dziennik, proszę bardzo, i do ostatnich wydarzeń, do ostatniego dnia. Marzec 2014, 26 dzień miesiąca, moi drodzy, a więc jesteśmy ponadczasowi. Co takiego wydarzyło się w ostatnim odcinku? Właściwie to nic wielkiego. Jeździliśmy po prostu serię pomniejszych zleceń, takich można powiedzieć lokalnych. Ale w międzyczasie tak zwanym zadzwonił do mnie ktoś o imieniu Kuning i powiedział mi, że czeka na mnie w moim biurze. Najpewniej z zamiarem wyczyszczenia mi konta. List przewozowy dotyczący transportu specjalnego towaru był fałszywy i wygląda na to, że to ja będę musiał zapłacić za utracony ładunek. Dlaczego? Ano dlatego, jak już fabuła nam poprzedniego odcinka odkryła pewne fakty, zostałem wkręcony, zostałem narzędziem. Zostałem wykorzystany, tak brzydko rzecz mówiąc, przez policję, żeby uchwycić prawdziwych przestępców. Ja mniej winny, no i cóż, zostałem też, można powiedzieć, nie tylko wykorzystany, ale też narzędziem policji, ale zostałem też wkręcony w całą tą cholerną intrygę i teraz muszę stąd wyjść z twarzą. Mało tego, policja straciła bardzo cenny ładunek, za który by najchętniej chciała odzyskać całą gotówkę. No i oczywiście, kto miałby tą gotówkę spłacić? No jak kto? No Nick Armstrong, czyli ja, wujek Bohun. Jakaś mucha mi tu lata, jak wezmę lacia, jak ją trzasnę. Dobrze, moi drodzy, tak czy inaczej przyjechałem do Oxnard i spotkałem się z niejakim Kuningiem, który zwolnił mnie z długu. Zła zaś, że chciałem wkurzyć mafię. Nie, inaczej, zła zaś, że chyba wkurzyłem mafię. Czyli dwie wiadomości, jedna dobra, jedna zła. Dobra to oczywiście ta, że pozbyłem się długu. Zła to taka, że zadarłem z mafią. I cóż takiego dalej będzie się działo, moi drodzy? Zobaczymy. Mam nadzieję, że nudą nie będzie wiało. Zresztą Ring and Roll na to nie pozwoli. A przynajmniej jego fabuła. Dobrze. Więc przypomnijmy sobie jeszcze, czekajcie, czy ja coś kupywałem, czy ile mam w ogóle kasy, czy mi na cokolwiek starczy, mam 69 tysięcy, dobrze, więc wjedziemy sobie do biura, żeby to zrobić, musimy wjechać na odpowiednie pole, tutaj, aż oświeci się Enter, właśnie, to Enter. Ach tak, świeżej wody, łyk z jodem i witaminą B6. Tak, trzeba się troszeczkę szanować. Dobrze, w takim razie pokażcie nam ten cały wirtualny panel naszych statystyk wszelakich i zobaczmy, czy tutaj ja mogę sobie kupić kolejną filię. Zarządzaj filiami, troszkę mam ich już. Zobaczmy sobie na statystyki globalne. No niestety Nick Armstrong siedzi na ostatnim miejscu z najmniejszymi udziałami na rynku. Pora, najwyższa pora, by to zmienić, ale nie wiem, czy będę miał taką opcję, żeby coś jeszcze dokupić, bo już nie pamiętam, czy ja ostatnio dokupywałem, czy nie. Po prostu nie pamiętam, grałem dość dawno, 2 tygodnie temu, więc spróbuję, szczęścia. Co tutaj mogę sobie kupić? Mam przede wszystkim ile kasy? 69 tysięcy, więc te 9 tysięcy sobie zostawię, spróbuję tutaj rzucić się na rynek w okolicach Fresno. Stwórz nową filię, tą we Fresno, spróbuję zatwierdzić. No niestety przy moich obrotach nie mogę, czyli odrzuć wszystko. No, w takim razie z taką kasiurą spróbuję, przynajmniej spróbuję zakupić kolejny samochód. Czy mi się to uda? Tego jeszcze nie wiem. Zarządzaj flotą. Tutaj możemy sobie regulować tą całą skalę ceny. Jak widzimy, no teraz mamy gdzieś tak byle jak to porozrzucane. Gdy klikniemy na to jeszcze raz, ułoży nam się cennik od najniższej ceny po najwyższą lub vice versa od najwyższej po najniższą. O, tak to wygląda. Ale ja oczywiście szukam najniższych cenowo samochodów.
No cóż, nie kupię w tej cenie nic innego jak tylko i wyłącznie Sterlinga. Zobaczmy, czy starczy mi kasy, bo do tej ceny oczywiście dochodzą jeszcze opłaty manipulacyjne. Czyli za 68 tysięcy zostanie mi bardzo mało pieniążków. Ale cóż, kto nie ryzykuje, moi drodzy, ten nie pije szampana. Takie jest życie, takie są prawa dżungli. I moi drodzy, nic na to nikt nie poradzi. Został mi 1500 zielonych. Zobaczmy, czy stać mnie będzie na wynajęcie kierowcy. Więc będę szukał jakiegoś przynajmniej najmniejszego zlecenia, może stąd do Santa Barbary lub do Lebek, gdzieś te granice, żeby cokolwiek sobie zarobić. Dajmy sobie zatrudnić zwolnić kierowcę i ja zawsze sobie biorę z najwyższej półki, czyli tutaj, jak ja mam ile punktów? Gdzie ja to mogę teraz zobaczyć? Moja ranga 1024, to mogę sobie zatrudnić tutaj na przykład z rangą 946 Juana Pereza. Perez, czy ja Ciebie mogę zatrudnić, chłopie? Zatrudnij. Ile bym musiał mu zapłacić? 2000, nie stać mnie na Pereza, słuchajcie. Nie stać mnie na cholernego Pereza. Bo mam tylko 1500, a ja bym mu musiał teraz tutaj z miejsca zapłacić 2500, czyli braknie mi kasiury, a nie mamy tutaj banku, tak jak w Euro Truck Simulator 2. Oj, nie mamy. Odrzuć wszystko. Dobrze, a więc mamy samochód, ale nie mamy kierowcy na niego, więc mój plan wygląda na chwilę obecną taki, że rzucę się na rynek Oxnard Santa Barbara, ewentualnie z powrotem. Tutaj zajadę z powrotem pod... Tutaj przyjadę z powrotem pod biuro i spróbuję zatrudnić kierowcę, żeby już zarabiać, moi drodzy. Żeby jak najszybciej rozwinąć rynek. Bo mafia nie śpi, konkurencja nie śpi, konkurencja czuwa i depcze nam po piętach. Zobaczymy, jaki los dzisiaj nas pokieruje w świecie wirtualnym. Ring and roll. Jakie jeszcze sekrety i niespodzianki dla nas ma Kalifornia. To wszystko, moi drodzy, w tym i odcinkach wzwyż. Moi drodzy, bardzo często zadajecie mi pytanie, czy będą kolejne odcinki z Ring and Roll. Oczywiście, że będą, przecież ja nie zapowiadałem końca tej serii. Gdy będzie ostatni odcinek z tej serii, na pewno zapowiem to na antenie mojego kanału i to nie raz, niejednokrotnie. Ale przed końcem serii jeszcze, moi drodzy, długa droga. Wiem, bo znam fabułę i wiem, co tutaj mniej więcej będzie, to jest raz. A po fabule wykonamy sobie jeszcze kilka takich ciekawych wojaży po Kalifornii na pozostałych markach ciężarówek, które tutaj są. Moi drodzy, w tej serii opowiadam Wam właściwie o wszystkim i o niczym, ale ostatnio odpowiadam Wam często na maile, które do mnie piszecie i nie inaczej będzie i w tym odcinku. A maile, jeżeli chodzi o serię Ring and Roll, tutaj są poruszane takie bardziej życiowe, dotyczące właściwie Waszych problemów życiowych. No i cóż, moi drodzy, w tym odcinku również takiego problemu życiowego nie zabraknie. Podczas wykonywania tych zleceń tutaj wirtualnych będę poruszał kolejne Wasze problemy życiowe. Jeżeli takie macie, a chcecie znać moją opinię na ten temat, piszcie do mnie maila, pytanie do Ring and Roll. Takie pytania życiowe. Ja chętnie lubię dyskutować na takie pytania. Zresztą ja jestem starszym Waszym kolegą. Wiele widzów, którzy mnie odbierają, są o wiele młodsi, więc rady starszego kolegi być może Wam się do czegoś przydadzą. Nie, żebym był jakiś doświadczony w życiu, albo bym był jakimś mędrcem, prawda? Ale, no cóż, coś nieco się tam już przeżyło i coś nieco siebie. Och, jak na złość, patrzcie, teraz mam długie, długie zlecenia. Mógłbym dużo zarobić. I chyba się na takie coś rzucę. 31 tysięcy. No, no, no. Kurczę byle, teraz mam klina. Jak potrzebuję krótkich zleceń, to mam długie. Jak potrzebuję długich zleceń, to mam krótkie. Takie życie, moi drodzy. Takie życie. Do Santa Barbara mam za 2000, ale do Lebek mam z kombajnem za 6000. Lebek mniej więcej tyle samo drogi, co do Santa Barbara. A droga również jest ciekawa. A przy okazji powiozę sobie gabarycik. Popatrzcie, co ja wiozę. Kombajn do Farming Simulator 2013.
moi drodzy, do tego dodatku, który teraz wyszedł, amerykańskiego. I przy okazji powiążę tematy, bo też bardzo często pytacie się o mnie. Mi tutaj kabelek ze słuchawek może uciec. Gdyby nie ucieknie, to powiedzcie mi, dobra, bo ja nie widzę się. No kurczę, piórko, muszę zawrócić. A nie, dobrze jadę. W tą stronę na Lebek, tak jest. Uwielbiam ten klimat, uwielbiam w ring and rollu jeździć nocą, zwłaszcza po miastach. Ale ja wam to już mówiłem, także już wiecie. Po prostu uwielbiam jeździć nocą po mapie ring and roll. W ogóle egzystować w tej grze nocą. No, coś pięknego. Miałem wam powiedzieć coś na temat właśnie jeszcze Farming Simulator, bo często pytacie się mnie, czy będę grał w ten dodatek amerykański. Nie, moi drodzy, nie będę grał w ten dodatek amerykański. Ja jeszcze o tym wspomnę również w samym Farming Simulator 2013. Jednak dla wszystkich tych spragnionych wiedzy, czy będę grał w tamten dodatek na mapach amerykańskich, nie będę grał, ponieważ Farming Simulator chciałbym prowadzić w klimacie polskim. Moi drodzy, każda moja seria ma swój klimat. Ring and Roll, klimat amerykański. Euro Truck Simulator 2, klimat ogólnoeuropejski. Farming Simulator, klimat polski. Chciałbym ten content utrzymać. Wybaczcie, jeżeli nie do końca wam to pasuje, ale no cóż, ostateczny wybór należy do mnie. I cóż, no tak właśnie postanowiłem, że tak będzie. Włączę sobie mapę, bo ja teraz pogubiłem kierunek. Aha, w tą stronę. Tak, także będę musiał jechać drogą 126. Dobrze, to pojedziemy drogą 126. Zresztą widzę, konkurencja tutaj podąża za mną w tym kierunku, bo na Lebek też mógłbym jechać w stronę Los Angeles i tam odbić. Ale dobra, niech będzie, w tą stronę też mogę jechać. Więc pojeżdżę sobie tutaj troszeczkę po rynku lokalnym w celu uzyskania szybkiego zarobku. Żeby jak najszybciej po prostu zatrudnić kierowcę następnego. Dlaczego nie zarabiałem dużo? Dlatego, że z samego początku pchałem się, nie wiem, w jakieś takie zlecenia od osób trzecich i dobrze, może tam zarabiałem kasę, ale nie taką dużą, jak da się zarobić właśnie na zleceniach od warehouse'u do warehouse'u, prawda? Poza tym też na zleceniach dla osób trzecich nie zdobywa się tego prestiżu, czyli tej rangi, i w związku z tym nie mogę zatrudniać kierowców najwyższych rangą, którzy, nie da się ukryć, zarabiają najwięcej. Ci najniżsi rangą zarabiają mniej. Więc warto walczyć o to, żeby jednak jeździć od warehouse'u do warehouse'u, żeby dźwigać sobie prestiż, żeby móc zatrudniać kierowców, którzy najwięcej zarabiają. Można również pobawić się w ustawienia manualne tych kierowców, czyli jakie ładunki mogą przewozić. Ale uwaga, to jest tylko dla tych ludzi, dla tych graczy, którzy naprawdę są już zaawansowani i wiedzą, jak to poustawiać. Bo jeżeli źle to poustawiacie, to wasz kierowca będzie wam przynosił straty, i to kolosalne. Jeżeli na przykład dacie kierowcy zlecenia, żeby woził na przykład ładunki bardzo delikatne, a wy mu dacie, nie wiem, na przykład, no, tak jak powiedziałem, nastawicie mu, żeby woził ładunki delikatne, a on będzie dobry na, nie wiem, krótkich dystansach, czy będzie dobry w statystykach na długich dystansach, no to on po prostu będzie wam te ładunki często uszkadzał, prawda? Bo on nie jest dostosowany, on nie jest wyuczony jeździć z tymi ładunkami ostrożnie, tylko on po prostu jeździ tak jak te głupole z naszej konkurencji, byleby na długim dystansie dojechać jako pierwszy do celu, prawda? Tam wy zatrudnij kierowcę, tam są statystyki, prawda? I tam możemy obserwować, jaki nasz kierowca, w czym on jest najlepszy, w czym on się kwalifikuje, w czym on się sprawdza najlepiej. I według tych statystyk ustawiacie mu na tych wszystkich słupkach, z czym on ma jeździć lub jak on ma jeździć. Ale jeżeli nie macie odpowiedniej wiedzy, to najlepiej zostawić to na automacie. Teraz moi kierowcy jeżdżą na automacie i mają przenoszą zarobki optymalne. Więc ja wolę, żeby oni dla mnie zarabiali optymalnie, niż grzebać w tamtych parametrach i ewentualnie z zarobków zrobić tak, żeby przynosili mi straty. O, ja sobie tutaj pozwalam 75 mil na godzinę. Dobrze, ustawimy sobie tempomat gdzieś na 65. O, tyle wystarczy. Uwielbiam tą drogę 126. Naprawdę jest bardzo fajna. Przez to, że dużo dla was gadam, to bardzo często wysusza mi się gardło i muszę bez szklanki wody lub jakiejkolwiek cieczy się nie obejdzie podczas kręcenia filmów jakichkolwiek dla was.
O, ja już taki jestem, gaduła. Ale moi drodzy, tak jak wam wcześniej powiedziałem, bo ktoś by mógł powiedzieć, ten wujek Bohun to tak jak gaduła, prawda? Ale nic bardziej mylnego. Ja tylko jestem rozgadany, gdy kręcę. Jestem rozgadany, gdy filmuję, gdy gram. A w domu... Znaczy, też nie jestem jakąś szarą myszką cichutką, która siedzi pod miotłą. Tylko też jestem rozgadany, ale w pracy już nie jestem rozgadany. W pracy jestem człowiekiem cichym, wyciszonym. Nawet są tacy, którzy próbują do mnie w jakiś sposób dotrzeć. Ale... To zależy od dnia, od mojego humoru. Wszystko to zależy. Wszystko zależy jak leży, jak to mówię. Trzeba się troszeczkę zrelaksować, tym bardziej, że teraz kręcę dla was film, prawda? Za kilka godzin, można powiedzieć, idę na nocną zmianę do pracy. Tak, moi drodzy, bez pracy nie ma kołaczy. Trzeba pracować, żeby z czegoś się móc utrzymać. No i cóż, z jednej strony człowiek się cieszy, że ta praca jest, a z drugiej strony, na noc do pracy, w mordę nietoperza. Jakby to było fajnie położyć się koło żony w łóżeczku i mieć na to wszystko wydymane. No ale cóż, moi drodzy, czasy są takie, jakie są. Nie ma lekko. Dzieci zjedzą. Pies też zeżre swoje. Auto swoje spali. Na czynsz co miesiąc wołają. Ale to wy się o tym wszystkim dopiero dowiecie, jak będziecie na swoim. Jak rodzina będzie na swoim, to się o tym dowiecie. Pewnie wasi rodzice już wiedzą, albo gdy mnie ogląda jakiś rodzic, to o tym wie. Nie ma lekko, moi drodzy. Dobrze, weźmiemy sobie ten łuk i gdy dojadę do Lebek, będę starał się coś wziąć z powrotem na Oxnard. I mam nadzieję, że z Oxnard coś uda mi się wziąć takiego długiego, żebym mógł zrobić sobie jakiś większy frag w tym odcinku. Ale dobra muzyka leci w... Wow, ja sobie tu wie za ostro wziąłem ten łuk. Szaleję. Ale cóż. Tutaj też przesadna jest troszeczkę fizyka jazdy, bo trzeba sobie zaznaczyć i powiedzieć szczerze o jednej rzeczy. Tak naprawdę te amerykańskie drogi, one są bardzo sztywne na zawieszeniu i nie jest to tak, że one tak szybko wpadają w ten nachył na kącie i też nie jest to tak, że tak szybko wpadają w poślizg, jak tutaj prezentuje nam gra. Tutaj po prostu jest bardzo przekoloryzowana fizyka jazdy. Aczkolwiek te trzęsienie kabiny jest jak najbardziej na miejscu. Wielu ludzi się dziwi, dlaczego tak tym trzęsie? Do jazdy niepodległej, ano tak musi trząść, ponieważ zawieszenia tych ciężarówek są bardzo twarde, są bardzo sztywne. Tam nie ma zaowieszenia pneumatycznego, tylko są po prostu pióra. Ja mam takiego przyjaciela, który pracował z moim teściem w Stanach Zjednoczonych. On teraz tutaj przyjechał do Polski, ściągnął sobie tutaj Volvo. I moi drodzy, on w tym Volvie teraz robi coś takiego, że zakłada sobie amortyzatory naprzód. Zakłada tam sobie jakieś takie poduchy, nie wiem co on tam kombinuje dokładnie. Ja to tylko tak widziałem z daleka, co on tam wydziwia. Ale oczywiście, jak będę miał okazję popstrykać wam zdjęcia, to ja wam pokażę, jak on to zrobił. Ale mówi, że po prostu kręgosłup idzie stracić. Ja chyba źle jadę. Takie mam dziwne przeczucie. Albo dobrze jadę. GPS mnie lekko zmylił. Tak jest, z PDH przede mną. Który ja jestem? Pierwszy z czterech. Dobrze. Może tym razem zależałoby mi dotrzeć jako pierwszy na miejsce, ze względu na to, że mam bardzo mało kasy. Gdyby mi się udało chycić jakiś kurs z powrotem do Oxnard za kolejne 6 patoli, to tak, taki kurs mnie zadowoli, ponieważ ja bym mógł w końcu zatrudnić kierowcy i jeszcze mieć na paliwo. A bak zaczyna mi wysychać. Także nie ma nic do śmiacia. Muszę też mieć na paliwo. Tutaj sobie pozwolę teraz zrobić quick save. O, właśnie. To się takie malutkie przytrzymanie ekranu. To nie jest to, że mi tutaj ścina, tylko to jest to, że ja po prostu naciskam magiczny guziczek szybkiego zapisu. Dojeżdżamy do spedychy i zobaczymy, czy gra w swoich losowaniach zleceń będzie dla mnie dzisiaj upierdliwa, bo ona tak ma. Ten typ tak ma. Konkurencja jakoś w tym frakcie nie za bardzo chciała się ze mną ścigać. I z palcem, że tak powiem, w tyłku mógłbym ich wyprzedzić i zostawić gdzieś daleko.
Tak, wyjeżdżamy. Wjeżdżamy do Spedychy. Jestem sam ciekawy, co takiego mi wylosują. Okej. Do Oxnard coś bym chciał. Za 2000 tylko. Ech, nieładnie. Nieładnie. No ale nie mam innego wyboru, no. Dobre i to. Chciałem uszy zatkać, ale mam słuchawki. Aniu? Aniu? Mogę mieć do ciebie prośbę? Aneczko, ale ja nie chcę, żebyś to ściszyła. Ja bym chciał, żebyś przyniosła mi telefon, bo zapomniałem sobie przynieść. Przyniesiesz mi? Jest takim etui na stole. Widzisz go? O, właśnie nawet zrobił plim. Dziękuję ci serduszko. Graj sobie w połowę. Ja nie chcę, żebyś ściszała. Muszę mieć telefon pod ręką, ponieważ spodziewam się ważnego telefonu. A zapomniałem go sobie przed nagrywaniem tutaj przytaszczyć. Ale na szczęście serdeczność mojej córeczki nie zna granic. I już wszystko ok. Dobra, moi drodzy, zlecenie bardzo mizerne, jeśli można powiedzieć, płatność tylko 2000 coś tam z groszami. Chociaż w realu, jakby ktoś dostał taką stawkę za zlecenie, to wiecie co, choćby z jedną ręką i jedną nogą to by pojechał, prawda? Bo w realu takie zlecenie za taką kasę, no to kurczę, to jest miesięczna wypłata dla niejednego amerykańskiego trackera. Ale o co tutaj chodzi? No mi zależało, żeby zarobić jak najwięcej, żeby tego kierowcę zatrudnić. Na kierowcę mi starczy, ale chcę też, żeby na paliwo mi wystarczyło. Moi drodzy, jak to mówi jeden z polskich porzekadeł, do których bardzo często w moich produkcjach się odnoszę, aczkolwiek te porzekadło mogę troszeczkę przekręcić, ponieważ już nie pamiętam jego jak poprawnie brzmi jego forma, ale lepiej mieć wróbla w garści niż gołębia na dachu, czy jakoś tak. Tak to jakoś leciało. Więc za te 2500 nic, nie wiem ile to tam było. Jedzie tu coś? Nic, tu zazwyczaj nic nie jeździ z tej strony. Biega co zgubiłem. Okej. I bierzemy kierunek na Los Angeles. Tym razem jedziemy z czosnkiem i bez konkurencji, więc w tym czasie 9 minut na pewno się zmieszczę. Tylko ja bym sobie życzył, serdecznie bym sobie życzył, żeby teraz z Oxnard trafiło mi się jakieś długie, długie zleconko. Najlepiej bez konkurencji, to byłbym happy. I bym mógł spokojnie odpowiedzieć na maila, który otrzymałem od jednego z moich widzów. Tak naprawdę dostałem ten mail od tego samego widza, który pisze do mnie co jakiś czas. Tak korespondencja u mnie wygląda, że przeważnie koresponduje z tymi samymi osobami, którzy są tacy, którzy myślą, że mam bardzo dużo czasu i że odpowiem im na ich maila za 2 minuty. Nie, moi drodzy, to tak nie działa. Po prostu, skoro macie już do mnie jakieś pytanie lub coś ode mnie chcecie, zostawcie maila i czekajcie cierpliwie na odpowiedź. To nie działa tak jak gadu-gadu, że wy do mnie napiszecie, ja wam odpiszę za 2 minuty, bo moi drodzy, ja mam na głowie tyle i jeszcze więcej i jeszcze wam o tyle. Także naprawdę, to nie jest takie proste. Poza tym, gdybym chciał odpowiadać na wszystkie wasze maile, to moi drodzy, nie miałbym czasu na to, żeby nakręcić dla was film jakikolwiek, z czegokolwiek. Także proszę o wyrozumiałość. I moi drodzy, jeszcze tutaj powracając do odpowiedzi na wasze komentarze w filmach, jeżeli chodzi o YouTube'a, nic się nie zmieniło, moi drodzy. Nadal jest jeden wielki bałagan, chociaż widać, że serwis Google troszeczkę próbuje wyprostować tą całą swoją chorą sytuację i ten system komentarzy już działa troszeczkę bardziej poprawnie, aczkolwiek nadal nie mogę odpowiadać ludziom z moich kręgów do jasnej niepodległej. Mogę im odpowiedzieć tylko wtedy, kiedy mam powiadomienia z Google'a, z Google Plus. Wtedy mogę mi odpowiedzieć na ich pytania, ale tam jest wielki bałagan w tych powiadomieniach. Często bywa tak, że
często bywa tam tak, że gdzieś te wiadomości się gubią, że ja je widzę w komentarzach, prawda? Odpisuję w komentarzach na odpowiedź i po czym, gdy klikam opublikuj odpowiedź, wyświetla mi się napis, że nie mogę odpowiedzieć temu użytkownikowi na moim własnym kanale do Jasnej Niepodległej. W momencie, kiedy szukam tej samej korespondencji na Google+, jej nie ma. One się po prostu tracą, gubią się. Także ja robię teraz takie eksperymenty i próbuję publikować filmy poza Google+, to znaczy w momencie, kiedy wysyłam film na serwery YouTube'a, na serwery Google'a, to po prostu robię coś takiego, że publikuję je poza Google+. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Poprzedni odcinek, który wysłałem właśnie z GTA 4 i ten odcinek, który teraz oglądacie, jest to drugi odcinek eksperymentalny wysyłany poza ramami Google+. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będę mógł odpowiadać na wszystkie komentarze. A jeżeli nie będę mógł odpowiedzieć na jakiś Wasz komentarz, to uwierzcie mi, że chciałem. Tylko to nie jest moja wina, że Google+ nie daje nam takiej możliwości, żeby odpowiedzieć każdemu. I to jest na tyle porąbane w dalszym ciągu, nic się nie zmieniło od żalów, które wylewałem do Was. Zresztą Wy do mnie też. Jeszcze w poprzednim odcinku nic się nie zmieniło. Do chwili obecnej jest tak, że niezależnie czy ktoś do moich kręgów należy czy nie, czasami nie mogę odpowiedzieć na pytania tak czy siak. Because, po prostu. Dlaczego? Ponieważ Google Plus jest porąbane, no i tyle. No cóż, tu będziemy się rozwodzić nad tematem. Chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle. Niestety, coś tam się nie udało. Być może Google Plus po prostu potrzebuje na zasadzie badania rynku, jak społeczność odbiera te wszystkie zmiany, które oni wprowadzają i dopiero na zasadzie tych wszystkich narzekań będą wprowadzać odpowiednie korekcje i oczywiście nie potrwa to z dnia na dzień, tylko będziemy musieli się z tym użerać. Może, kto wie, nawet do końca roku, zanim to wszystko będzie działało tak, jak Google zamierza. Bo tak jak Wam wcześniej wspomniałem, gdyby to wyglądało tak, jak Google pisze w swoich instrukcjach, że ma to tak wyglądać, to ja nie mam nic przeciwko temu. To naprawdę będzie fajna sprawa. Słuchajcie, jeżeli to ma wyglądać tak, jak oni piszą, że ma to wyglądać, to fantastyczna sprawa. To moim zdaniem Google zrobi najlepszą rzecz, jaką tylko mogłoby zrobić. Tylko, że na razie działa wszystko opacznie. Dokładnie wszystko opacznie i pokracznie. Także jedno zapowiadają, że tak ma być, piszą w instrukcjach, że tak to ma być, a inaczej to wygląda. Jednak gdy już to będzie działać tak, jak zapowiadają, to będę chwalił Google Plus pod niebiosa. Bo pozbędziemy się hejterów, pozbędziemy się, że tak powiem, ludzi, którzy nie doceniają czyjejś pracy, pozbędziemy się zbędnych komentarzy, tak zwanego spamu. Komentarze pod danym filmem będą dotyczyły tylko danego filmu. Nie będzie bałaganu w całym tym serwisie i będzie można faktycznie umieszczać filmy rodzinne i będzie można je publikować tylko i wyłącznie dla znajomych z danego kręgu. Czyli jeżeli moja rodzina również mnie na YouTubie podgląda, czyli na przykład jeżeli będę chciał pokazać mojej rodzinie jakiś film, na przykład z wypadu do parku z moją córką, nie ma sprawy, z kręgów rodzina, dla kręgów rodzina będę mógł opublikować dany film na YouTubie i nie będę musiał im dawać takie coś, że film będę robił prywatny i tylko ludzie, którzy odtwarzą ten link, który ja im podeślę, tylko po prostu dana grupa znajomych będzie mogła zobaczyć z mojego kręgu film rodzinny lub osoby dodatkowe trzecie, którym ja ewentualnie dam do tego uprawnienie. I faktycznie będzie coś takiego, że YouTube stanie się bardziej takim kanałem rodzinnym dla ludzi. Ale cóż, no póki co, tak jak wspomniałem wcześniej, działa to wszystko na odwrót. Totalnie na odwrót. Pewnie co niektórzy będą sobie chwalić to, że w komentarzach teraz będziemy mogli pisać więcej niż 250 ileś znaków i że będziemy mogli w komentarzach klejać linki. No ale cóż, co z tego, że w komentarzach klejamy linki, jak zazwyczaj są to linki reklamujące swój własny kanał. No i cóż, z porządku zrobił się wielki bałagan. Coś, co miało zrobić porządek, przyniosło bałagan, ponieważ ludzie, którzy po prostu chcą reklamować swój własny kanał, w komentarzach mi piszą,
zapraszam na mój kanał, zapraszam do mnie i wklejają linki do swoich kanałów, nie? Takich ludzi to ja od razu traktuję w odpowiedni sposób, no ale czy tak ma wyglądać porządek według Google'a? No ja nie wiem. W takim razie chyba mamy zupełnie różne definicje. Może i ze względu na lokalizację, no Google, gdzieś tam Ameryka, my tutaj Polacy. W takim razie chyba mamy zupełnie inne pojęcie, zupełnie inną definicję porządku. Za taki porządek to ja dziękuję. Słuchajcie, bo ja teraz się rozgadałem. Tak, rozgadałem się i przejechałem warehouse. Miałem zjechać na warehouse tam. Ale mam czas jeszcze. Przejechałem warehouse. Noż kurczę, bele. Noż, ale już klepsyderka mi się oświeciła. Ale to zawaliłem. Ale dałem ciała. Tak to jest, jak się gada i się nie patrzy na drogę. A co najdziwniejsze to to, że ja na przykład w samochodzie gadam, ale nigdy przez gadanie nie zdarzyło mi się przejechać z jazdą. Nigdy jeszcze. Tak w realu mówię, nie? A w grze to mam, jestem notoryczny. Czemu? Czemu tak jest? Nie wiem, może dlatego, że z przyzwyczajenia zakładamy, że gra, ta, a to jest tylko gra. Gdy się coś stanie, no to odczyta się save'a, prawda? Czy coś w tym stylu. Nie wiem, może na takiej zasadzie. Nie wiem. Nie umiem na to logicznie odpowiedzieć, czemu tak jest. Dlaczego na przykład w realu nigdy takie coś mi się nie zdarza, a tutaj tak? Okej. Ale już do warehouse'u nie zdążę na czas. To jest więcej niż pewne. Skoro nie zdążę tam na czas, to trudno. Zarobek przeleciał, te biedne 2500. Ale wy przy okazji będziecie mogli zobaczyć, co się dzieje, gdy nie zdążymy na czas. Także nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło. Mi tam pić na, znaczy wiecie, pić na wodę te 2500. Znaczy, proszę bardzo, straty. Jeszcze przyniosło mi to straty $880. Wiecie, nie zbiednieję, ani też dużo nie zarobię przez te 2500. Ważne, że mi starczy chwili obecnej na zatrudnienie pracownika. I żeby zatankować co nieco paliwa. Także tak się dzieje. Przy okazji, na moim błędzie w sztuce, mogliście zobaczyć, co się dzieje, gdy po prostu nie dojedziemy na czas do warehouse'u, do miejsca rozładunku wszelakiego. No akurat jeżeli chodzi o branie towarów ze spedycji do spedycji, to te kary nie są jakoś bagatelnie duże, ale one są stanowczo większe, jeżeli wykonujemy zlecenie dla osób trzecich i nie wykonamy zlecenia w czasie, nie wyrobimy się w czasie. Ja tutaj będę miał za chwilkę zjazd do warehouse'u, ale zanim to nastąpi, to po prostu zjadę sobie do mojego biura, którego mam tuż przed sobą, i zatrudnię sobie pracownika, żeby on już mógł wskoczyć na mój ciągnik, który w tej chwili po prostu na siebie nie zarabia. Pytacie, gdzie ten ciągnik? Bóg jeden wie. Nie wiem, gdzie on stoi. Nie pytajcie się mnie takich rzeczy. Po prostu gdzieś tam sobie stoi. Zaciągniemy sobie ten, zgasimy silnik. Światełka też zgasimy. Tak jest i wchodzimy do biura. Pamela jest na swojej zmianie. O, tych chipsy się skończyły, paneli, Pameli, coś takiego. Pamela zazwyczaj zajada jakieś pomidorowe chipsy. Pomidorowe, pomidorowe, ziemniaczane chipsy, pomidorowe. Och, jak ten wujek Bochum coś czasami palnie, to nie nabije. No dobra. Zarządzaj kierowcami, zatrudnij, zwolnij kierowcę. Ja chcę teraz tego Pereza. Pereza. Zatrudnij, zatwierdź. Tak jest. Och. A, córka tam jedzie ostro w pół. Czy jak tam się ten gamuj nazywa na tablecie? Wyjdź. Dobra, odpalamy silniczek. Jedziemy do spedychy.
Jedzie tam cusik? Nic nie jedzie. Dobrze, przynajmniej nic nie jedzie na naszym pasie. Ale na pasie środkowym to już tak. Teraz, co się staje z naczepą, która jest podpięta pod nasz ciągnik, a uległo jej, że tak powiem, przedawnienie, jeżeli chodzi o dostarczenie? Ja po prostu mam, wlekę ją za sobą, patrzcie. Ale mógłbym teraz z nią po prostu sobie jeździć po całej mapie Kalifornii, w ogóle jej nie oddając. Tak na przykład gra Adrian z Wolnego Kanału i on po prostu wziął tam sobie jakąś tam naczepę swoją ulubioną, w ogóle jej nie oddaje i po prostu tak, że niby nie dojeżdża do jakiejś spedycji, ale przed nią zawraca i jedzie gdzieś tam dalej, prawda? Tak też można, jeżeli ktoś już chce. Czy starczy mi na paliwo? Oto jest pytanie. Chyba starczy. Ile mnie kosztuje pełny bak? Nie wiem, czy mi starczy na pełne paliwo, na pełny zbiornik. Paliwo w Stanach jest tanie jak u nas barszcz, moi drodzy. Zobaczmy sobie stan mojego portfela, bo to mnie teraz poniekąd troszeczkę interesuje. Zostało mi 3278, a więc gdyby mi brakło gdzieś tam paliwa jeszcze na trasie, to starczy mi na niego. Starczy mi na paliwo na trasie, gdyby mi brakło. Dobrze, to my sobie zjedziemy teraz w lewo. I zobaczmy, czy będzie jakieś fajne zleconko, takie długodystansowe. A najlepiej, gdyby się udało bez konkurencji. Chociaż konkurencja tak naprawdę w niczym mi nie przeszkadza. Ja ich ignoruję czasami. To zależy, o jaką stawkę chodzi. Znaczy, na pewno ich ignorowałem w momencie, kiedy wykonałem już cały główny fabularny wątek, prawda? Bo już wtedy mi nie zależało na zdobyciu rynku, bo już go miałem zdobyty, ale zależało mi na tym, żeby po prostu pojeździć sobie po tej mapie Kalifornii i tyle. Czynne 24 godziny. Dobra, przejedź sobie, panie złoty. No jechoj, jechoj. No jechojże, chłopie, jechoj. Tak, tak, wiem, niektóre samochody są w Stanach Zjednoczonych po prostu szpetne, a zwłaszcza ich wany. Dobrze. Także widzimy, normalnie wjeżdżamy z trailerem do spedycji, tak żeby po prostu wziąć sobie następne zleconko. Ten trailer możemy oddać w jakiejkolwiek spedycji na terenie całej Kalifornii. Nie musimy oddawać go tam, w tym miejscu, gdzie, do którego jechaliśmy. Och, jak na złość. Jak na złość. Psiakość. Typ. Weźmiemy sobie. O, pozmieniały się trasy. Do Bridgeport. Kwiaty doniczkowe. No to jest najdłuższa trasa, za 27 tysięcy. Kurczę, uciekło mi zlecenie. No, za długo się zastanawiałem. Patrzcie, było i nie ma. W mordę chomika nieczesanego, no. O poranku. Ale dlaczego, ja się pytam? Dlaczego? Why? Co ja komu zrobiłem? Czym ja komu zawiniłem? Dlaczego zabrali mi tak fajne zlecenie? Nie, no to jest jakieś... Po prostu, to spisek jest jakiś. Psia jego kość. Dobra, że... Dobrze, poczekamy sobie, niech coś jeszcze wylosuje. Tutaj już widzę... ta ikonka bleknie, czyli ona za chwilkę zmieni swoje, już tak powiem, położenie. Ewentualnie da nowe jakieś dobre zlecenie. Poczekajmy sobie, co tutaj się jeszcze trafi. Te zlecenia się tak plus minus losują nowe, gdzieś około, ja wiem, pi razy drzwi.
One są aktywne przez, ja wiem, jakąś minutę czasu realnego i one co minutę się zmieniają. Popatrzcie, teraz wszystkie są już prawie niemalże wyblekłe. No, od góry się odnowiło Santa Barbara. Tutaj się jakieś pojawiło nowe, popatrzcie. No Minden, ale ja tam nie mam podpisanego kontraktu z tą ekspedycją. Wtedy było fajne do tego reading. Kurczę, było fajne. Ale cóż ja mam zrobić, biedny ja. Do Paidmel może sobie coś wezmę. Dobra, wezmę pomidory. Pomidory. Pomidory do Paidmel sobie powiozę. A co mi tam zależy? Trudno, jak nie ma nic na długi dystans. I teraz stop, bo ja muszę sobie pomyśleć, gdzie ja ten Paidmel mam. Tu pojadę sobie tym razem. Tak jest. Także wyjeżdżając ze spedycji w Oxnard, dobrze wam radzę. Od razu, gdy już widzicie, że ta cała cacenka was puszcza, to po prostu zaraz hamujcie, bo was centralnie wrzuci na ten słup, który jest przy wyjeździe. No niestety, nie do końca tutaj sobie Ubisoft przemyśle, znaczy Ubisoft, co ja gadam, jaki Ubisoft, nie Ubisoft, tylko Softlab przemyślał, o co tutaj chodzi, no ale cóż, pewnie nawet tego nie zauważyli, że taki błąd u nich figuruje. Mam około pół godziny czasu realnego na to, żeby dostarczyć ten towar. W międzyczasie tutaj już czterech moich kierowców, ja jestem czwarty, trzech pozostałych pracuje tutaj na sukces mojej firmy. Czekajcie, czekajcie, to ja teraz muszę się skupić. Gdzie ja mam jechać? W którym kierunku? Gdzie ja mam jechać? Czekajcie, 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 czekajcie. Włączę sobie mapę. Bo teraz straciłem moją gołębią orientację. Ale zaraz się odnajdę w tym wszystkim. Ja jestem tu. Pewno nie jest tam. Czekajcie, bo nadal nie umiem się zorientować. Żeby się odnaleźć, to może tą mapę sobie włączę. Jak pojadę tu, to pojadę w tamtą stronę. Dobra. Pojadę tu. I skręcę w lewo. I tak będzie najlepiej. Okej, to w tym momencie mapy już nie potrzebuję. Do widzenia, mapko, bo ja skręcam w stronę Los Angeles. Free? Free. No to jedziemy. Jak free, to free. Jak free, to my, we. Tu trzeba troszeczkę uważać na tych łukach. I w momencie, kiedy włączamy się do ruchu na zasadzie zamka, też trzeba uważać, ponieważ ruch, że tak powiem, inteligencja tego sztucznego ruchu jest mało inteligentna i czasami dziwne rzeczy się tutaj dzieją. No, to my jedziemy na Paidmel, czyli potem zawrócimy w kierunku Lebek i odbijemy na Paidmel. Okej, w takim razie już mam drogę ułożoną w głowie. 11 tysięcy, a 7 tysięcy potrąceń? Nie, no mizerne są te zarobki, mizerne, z takimi zarobkami to... Ale nie, to nie jest tak, że wszyscy kierowcy w ciągu doby gry przynoszą zyski. Bo na przykład na mnie zarabia w tym momencie, to są, te statystyki są wyświetlane z pracy dwóch kierowców, a nie trzech. Ponieważ tego trzeciego dopiero żeśmy zatrudnili i on też potrzebuje czasu na to, żeby dojechać z miejsca swojego zamieszkania do ciężarówki, prawda?
To też nie jest tak, że zatrudniamy kierowcy, dajemy mu obsadę na ciężarówkę i on od razu jedzie. Zazwyczaj trwa to po kilka godzin czasu gry oczywiście, zanim kierowca zacznie jechać, bo on z tego miejsca swojego zamieszkania musi dotrzeć do Oxnard. Troszeczkę za wysokie przełożenie miałem. Jak wyjadę tutaj z tych serpentem. Moi drodzy, dobrze, w takim razie ja teraz zacznę odpowiadać na wasze pytania. Jeden z moich widzów Czemu ja migam? Jeden z moich widzów zapytał się mnie, co ja sądzę o starych autach w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, o tych wszystkich Cadillacach, o tych wszystkich Mustangach, o tych wszystkich takich bardzo szpanerskich, aczkolwiek legendarnych wozach, które jeżdżą po Stanach Zjednoczonych. O tych wszystkich krążownikach. Moi drodzy, ja wam powiem tak. Mi te samochody naprawdę bardzo, bardzo się podobają. Są to samochody, które ja oglądałem w filmach amerykańskich, w amerykańskich produkcjach, kiedy ja byłem jeszcze dzieciakiem, prawda? I można powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam amerykańskich filmów bez udziału takich samochodów. Na niejednym filmie też widzieliśmy, nie tylko takim hollywoodzkim, ale również możemy oglądać na kanale Piotra Jaskierni, czyli na kanale Hioba. On tam nawet niedawno, całkiem niedawno dał właśnie film ze spotkania, z takiego zlotu w jego własnej, w jego własnym stanie, czyli gdzie on tam mieszka, w Charlotte, czy jakoś tak. Pokazał właśnie zlot, który odbywa się dwa razy do roku. To był zlot tam, on tam pojechał tym swoim BMW, ale też przy okazji był zlot tych wszystkich starszych samochodów i oni tam bardzo często pokazują na tych zlotach starsze samochody. Zresztą Hiob co chwilę pokazuje na swoim kanale te starsze samochody. Słuchajcie, dla nich to jest po prostu jakaś tam, można powiedzieć, świętość. Dla nich to jest, no cóż, można powiedzieć, że co któraś tam rodzina ma w swojej stajni, w swoim garażu jakiegoś klasycznego starego oldtimera. Starego oldtimera, no dobrze. Masło maślane, ale niech będzie. Ma jakiegoś oldtimera, którym może sobie przyjechać na zlot i może dumnie zaprezentować swoje własne antyczne dzieło sztuki i wszyscy przychodzą na ten zlot i ach, och, ech. To, można powiedzieć, wzbudza szacunek i daje prestiż samemu posiadaczowi takiego samochodu. Oni to kochają, oni się w tym lubują. Nawet widziałem ostatnio na filmie Hioba, jak pokazywał samochód, który jest tam gdzieś z lat chyba 60., który był zbudowany prawie że cały w drzewie. No fantastycznie to wyglądało, aczkolwiek pierwsze skojarzenie, które mi wpadło do głowy, to ja sobie pomyślałem, cholera jasna, to jest jeżdżąca trumna. Bo było to z takiego drewna impregnowanego, zabejcowanego, przypominało mi to faktycznie trumnę, jeżdżącą trumnę. No ale wtedy była taka moda, wtedy były takie poglądy, a nie inne, tak się w tym lubowali, aczkolwiek do dzisiaj, gdy właśnie zobaczymy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, albo w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek na świecie samochód właśnie obity, czy też zrobiony z drewna, no to wzbudza szacunek, prawda? Ja słyszę jakieś syreny. Mam nadzieję, że to nie do mnie ktoś się chce dowalić, bo niby dlaczego? Już jak grzeczny jestem. Co to za bajzel tutaj jest? Słuchajcie, bajzel? Czemu oni nie jadą? Za co? Ale o co chodzi? Masakra jakaś. To jest jakiś obłęd po prostu. Dobrze, ja się nie będę z nimi kłócił. Wymusiłem pierwszeństwo na samochodzie, który jedzie z prawej strony? Tak, jechało coś po prawej stronie. Być może tak było. Nie przeczę. Nie przeczę. Coś po mojej prawej jechało. Ale ja dalej słyszę syreny. Paidmel. To chyba ta droga na Paidmel jest. Nie. To nie jest ta droga. Ja dalej słyszę syreny. Czekajcie, czekajcie. To jest ta droga. Ja dalej słyszę syreny. Co, znowu mnie ścigają?
Masakra. Ja mam nadzieję, że... Czekajcie, bo ja muszę zobaczyć mój stan portfela. Teraz. Bo wiecie, co się dzieje, gdy nas nie stać na mandat? Likwidują nam samochód. Ale to ja bym miał tutaj więcej kasy. Kurczę, ja nie wiem, czy oni mi nie sprzedali samochodu. Ja cię kręcę. Bo tak się dzieje, jeżeli mamy za mało kasy, jesteśmy niewypłacalni, to oni nam po prostu sprzedają samochód. Zabierają nam jeden z naszych samochodów, sprzedają i po prostu... A, ale tutaj nic nie mam, nie wiem, czy... No mam nadzieję, że tak się nie stało. Dalej słyszę syrenę. Zaczyna mnie to wkurzać, żeby nie powiedzieć bardziej agresywnie. No cóż, dowiem się, gdy dojadę do biura, co się tak naprawdę stało. Ale to bym miał więcej kasy, to by mi musieli dać gdzieś około 49 tysięcy. I dalej słyszę syrenę. No nie, no takich irracjonalnych rzeczy możecie się w Ring & Roll spodziewać. Zresztą Euro Taximator 2 pod tym względem naprawdę nie jest lepszy. Że tam też ma na tyle co z nieba. Tylko że w przypadku Euro Taximator 2 możemy sobie policję po prostu wyłączyć, a tutaj nie. Jak możemy włączyć policję? Nie, nie, tego nie znajdziecie w żadnym podręczniku. Nie znajdziecie tego też nigdzie w modach. Po prostu trzeba wejść w plik config i tam, gdzie jest G800 Fatigue Policaj, włączyć 01 na 00 i już może wam policja i wszelakie mandaty naskoczyć, że tak powiem. Okej, okay, ale ja tu mam za niskie przełożenie. Tu jest droga na pavement. Kurczę, ale ja miałem wtedy 3880 dolarów, zapłaciłem za... Coś mi sprzedali, tylko nie wiem co. Bo mam za dużo kasy. Hajs mi się nie zgadza. Słuchajcie, normalnie hajs mi się nie zgadza, no. I nadal słyszę syreny policyjne. Coś tu jest nie halo. Przez to wszystko straciłem wątek, o czym ja w ogóle gadałem. Jeszcze wsteczny wrzuciłem, super. Straciłem wątek, o czym gadałem. Zbulwersowała mnie ta cała sytuacja, że coś mi prawdopodobnie sprzedali. Jestem drugi, no trudno. Temu zajechałem bezczelnie drogę, żeby mnie nie wyprzedził. No i wyprzedził mnie po tej stronie. I cały czas denerwuje mnie to, że w tle słyszę policję, która na pewno ściga mnie, no bo kogo by innego. Ja zapłaciłem już przecież mandat. Dostałem już za swoje. Nie, tam faktycznie coś jechało po prawej stronie, także ja tutaj nie mówię, że niesłusznie, bo coś tam faktycznie po prawej stronie jechało. Teraz jakby uciekły syreny. Okej. Pozwolę sobie tutaj depnąć. Tego na szczęście różowy! Różowy! Różowy trok! To tak jak w Euro Taximator 2, dla wszystkich tych, którym nie chce się kupić oryginalnej gry i im się troki robią różowe. U każdego tego, u którego zobaczycie różowego troka, bądźcie pewni, że jedzie na piracie. To nie ma nic śmiesznego, moi drodzy, ale takie życie. Teraz jestem znowu na pierwszym miejscu. Słuchajcie, moi drodzy, aha, bo wróciłem, aha, o tych track, o tych oldtimerach mówiłem. Także mi akurat bardzo się podobają oldtimery z wielką satysfakcją oglądam te samochody. Aczkolwiek nie tak, żebym był ich jakimś zagorzałym fanem, żebym, nie wiem, wszystko o nich wiedział, kolekcjonował i tak dalej, ale każdy film Hioba, który prezentuje takie oldtimery lub gdziekolwiek takie oldtimery się zjawią, przyciągają moją uwagę. Ale żeby być jakimś zagorzałym fanem, czy też tak specjalnie interesować się tymi samochodami, żeby szukać gdzieś nawet jakieś informacje o tych samochodach, to nie. Ale tak, bawią moje oko, że tak powiem, są jakimś fajnym takim umilaczem dla mojego charakteru, dla mojej osoby, jeżeli widzę takie starsze samochody. Oczywiście
budzi się we mnie ciekawość, jak te samochody kiedyś wyglądały, jakie miały pojemność silników i po prostu jak one wyglądają pod maską. Lubię takie klasyki, to nie powiem. Tak, to takie samochody mi się podobają. Dobrze, moi drodzy, i znowuż otrzymałem takiego bardzo życiowego, z takim bardzo wielkim życiowym problemem maila od mojego stałego, że tak powiem, zadawacza pytań mailowych. No i ze względu na to, że pan prosił o, że tak powiem, nie demaskowanie jego niku, więc zachowam jego, że tak powiem, no po prostu nie będę mówił, kto to do mnie pisał, prawda, więc tutaj dyskrecja jak najbardziej. Ale pan przedstawił mi swoją sytuację życiową. W rejonie, którym mieszka, w okolicy, którym mieszka, w mieście, którym mieszka, nie ma pracy. Jest człowiekiem bezrobotnym. Pan złożył już wszędzie po prostu podania, gdzie tylko można. Urząd pracy daje pracę, no ale co z tego, że pracodawcy, którzy z tego urzędu zatrudniają na okres 3 miesięcy, potem po prostu zwalniają i następny, z wiadomo jakich przyczyn, jest to unikanie też, że tak powiem, lub wykorzystywanie pewnej dziury w prawie polskim, zwalniającej od opodatkowania takiego pracownika, czy też zwalniającej z pewnych podatków i dające pewne korzyści, ale to już jest temat zupełnie inny, nie będę się w niego wgłębiał. Patrzcie, jaka piękna aura na zewnątrz, pełnia księżyca niemalże, popatrzcie. No patrzcie, no coś pięknego. Jak tu nie grać w Ring'n'Rolla? Moi drodzy, jak tu nie grać w Ring'n'Rolla? Przecież to jest fantastyczne. No i cóż, pan pisze, że niestety mieszka też z rodzicami, bo ten pan nie jest jakiś taki, wiecie, 56-latek, tylko pan ma 30 ileś lat, można powiedzieć, że jest moim rówieśnikiem, mieszka na garnuszku rodziców, mieszka też z rodzicami, tutaj trzeba to przyznać. No i cóż, rodzice, że tak powiem, mają do niego wieczne pretensje, że nie umie sobie znaleźć pracy, kiedy on jest na to totalnie bezradny. Po prostu rynek mu tej pracy nie daje, w jego rejonie pracy nie ma. I ten pan po prostu prosi mnie o poradę, co ma zrobić, ponieważ użera się nie dość z tym, że nie może znaleźć pracy, to użera się z wiecznymi, codziennymi problemami i, że tak powiem... Wow, ja zjechałem z jasną Warehouse Paymel! Ała! Ała! Boli! Dajcie mapę. Słuchajcie, zrobię teraz coś, czego wy nie róbcie nigdy. Słuchajcie, teraz policja będzie miała powód do tego, żeby się mnie doczepić. Patrzcie, co ja robię. Tak robi driver, który jest zdesperowany. Patrzcie, co ja robię. Nie róbcie tego w domu i nie mówcie nikomu, że wujek Bohun coś takiego zrobił. Cicho, to jest między nami. Kurczę, mam nadzieję, że to na Polskę nie pójdzie. źle, wszystko źle. Siadaj, dwuja. Jak to mój były profesor kiedyś gadał. Źle, wszystko źle. Siadaj, pała. Masakra. Słuchajcie, ale co się tutaj dziać musi. Jakieś jajca lecieć muszą. Jeszcze wydutkałem te wozy, nie to, że przejechałem, ja nie wiem, po prostu ja tutaj mam coś takiego, że przejeżdżam te wszystkie zjazdy. Nie mam tego w realu, ja w realu mogę wjechać samochodem i jakoś zjazdu nie przejadę, a tutaj co chwilę. Nie wiem, to może fenomen jest jakiś taki, o już jadą za mną, chłopcy radarowcy. Ale teraz zrobiłem kasiury, to przynajmniej wiecie. O, jo! Chłopcy już mnie namierzyli. Mędy w Stanach Zjednoczonych są wszędzie. Słuchajcie, oni nawet z gulików wyskakują. O. O, żeż kurczę piórko, no.
Wszędzie, gdzie mógłbym jechać dalej, może wezmę sobie do Bishop. Do Bishop? Kurczę, no niedobrze zaś, niedobrze. Więcej mam wyścigów niż zleceń. Jak na złość zlecenia mam do miast, w których nie mam podpisanych kontraktów? No i nie wkurzyłbyś się, Czarek? Nie wkurzyłbyś się? Nie, no masakra jakoś z tymi zleceniami. Słuchajcie, zdecydowałem się jednak na wyścig, można powiedzieć taki pseudo wyścig. Dlaczego akurat do Bishop? Ano dlatego, że tam mam office i ja chcę w oficie zobaczyć, co po prostu mi sprzedali. Co policja mi skasowała z mojego majątku. To by mnie bardzo interesowało. Co mi zabrali? Ponieważ mi się hajs nie zgadza. Ale nie słyszę, przepraszam, syren. Co z tym telefonem, który miał do mnie dzwonić? Cisza w eterze. No własnym oczom nie wierzę. Popatrzcie, tym razem nikt do mnie nie dzwoni. Dają mi nawet spokój. To jest rzecz naprawdę mało spotykana. Dobrze, moi drodzy, więc wracając do tego i do tej mojej myśli. Więc pan ma właśnie ten problem, że rodzice się go czepiają, że nigdzie nie pracuje, że siedzi na ich garnuszku, nic nie robi, tylko siedzi tam przy jakichś swoich zajęciach, prawda? A jakich zajęciach, to o tym też opowiem jeszcze w tym odcinku. Tylko najpierw chciałbym odpowiedzieć na pierwszą część tego jego problemu, że tak powiem, rodzinnego, jakby to nie było. Moi drodzy, to, że noszę nick wujek, to nie znaczy, że będę wam pomagał w waszych rodzinnych, że tak powiem, problemach. Bo wasze rodzinne problemy są waszymi rodzinnymi problemami. A nick wujek nie czynił ze mnie waszego członka rodziny. Moi drodzy, ja mogę ewentualnie tylko coś poradzić, prawda? Słuchaj, jeżeli mieszkasz w jakimś mieście, w którym nie ma pracy, to słuchaj, może byś po prostu, że tak powiem, zerwał korzenie swojego miejsca pobytu, czy też do swojego miejsca pobytu i spróbował po prostu oddalić się troszeczkę dalej, prawda? Przecież, słuchaj, nie tylko historia mówi, ale też w dzisiejszych czasach ówczesnych bardzo często jest tak, że ludzie po prostu zmieniają swoje miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy. W momencie, kiedy na Śląsku rozwinął się przemysł, to co? Większość ludzi na Śląsku to tak zwani gorole, czyli ludzie, którzy przejechali po prostu tutaj za pracą, z jakichś wiosek zabitych dechami, przyjechali tutaj za pracą, żeby po prostu zatrudnić się gdzieś na jakąś hutę, żeby zatrudnić się gdzieś na jakąś kopalnię lub ewentualnie gdziekolwiek się gdzieś zatrudnić. Tutaj rozwijał się przemysł, teraz on niestety zanika, ale wtedy rozwijał się przemysł i ludzie po prostu ściągali na Śląsk za pracą. Ze wsi ludzie uciekają do miast, bo mają taką nadzieję, że tutaj w miastach po prostu pracę szybciej znajdą. Jeżeli ty mieszkasz w jakimś miasteczku, gdzie tej pracy nie ma, to polecałbym ci, wiesz, ja ci sugeruję, ja ci nie mówię, że tak masz zrobić, ale po prostu daję ci pomysł na siebie. Być może najwyższy czas, skoro mieszkasz jeszcze z rodzicami, może najwyższy czas troszeczkę się usamodzielnić, skoro masz te 30 ileś lat na karku. No to tutaj wiesz, no porównując na przykład twoją osobę do mojej, ja też mam 30 ileś lat na karku, ale wiesz, ja się już od rodziców dawno odłączyłem, założyłem swoją własną rodzinę, utrzymuję się z swojej własnej pracy, nikt mi na to nie łoży, prawda? Więc może najwyższy czas, może to, że ty nie umiesz znaleźć pracy w swoim rejonie, w swoim miasteczku, może to być, że tak powiem, początkiem czegoś nowego w twoim życiu, niekoniecznie złego. Why? Co tyś za jeden? Dlaczego ty mi przerywasz, kiedy ja do ludzi mówię, który ma problem?
visit me in my office? It's in Oxnard. Not a problem. Great. I'll be waiting. To ta Dakota taka z Dakoty, to jest ten taki imitacja Nico Segala, tego takiego huha, hiha, he, huha. Zaraz ci zrobię krzywdę. To ten taki, wiecie, w ten skucykiem taki, co tak wywija tymi... Au! Wow! Ja se wywijam i auto obijam. Nie, no masakra. Co ja tu wyprawiam w tej grze, to przychodzi ludzkie pojęcie, nie? To jest... Huha, hi! I bu, proszę bardzo, auto rozbite. Nie no, to nie tak miało być. No ale cóż, jak już rozbiłem auto. A ja tylko tak lekko puchłem, no. No ale widzicie, takie dziadostwo mają stanę. Lekko puchniecie, oprzecie się lekko tylko o barierkę i już szyby przed niej nie ma. Takie dziadostwo tam, wszystko Made in China w tym w Stanach Zjednoczonych jest. Ale dobra, słuchajcie, wracamy do powagi sprawy. Więc... Wiesz, ja ci nie powiem, co ty masz zrobić, bo ja nie jestem jakimś wszechwiedzącym, nie wiem, bohunem wszechwiedzącym, który dzieli dobrymi radami. Słuchaj, ja ci tylko mogę ewentualnie nasunąć taką myśl, że to właśnie to, że ty nie umiesz znaleźć pracy na swoim własnym, rodzinnym podwórku, może to najwyższa pora na to, żeby od rodziców się odłączyć, może gdzieś poszukać jakiegoś lokum tymczasowego, może gdzieś masz rodzinę poza miastem, może zapytać się tej rodziny, czy nie znają gdzieś jakiegoś mieszkania do wynajęcia, a ewentualnie zamieszkać gdzieś tam u rodziny, chociaż ja wiem, te zamieszkanie u rodziny, to wiecie co, czasami człowiek wolałby zainwestować swoje pieniądze i zamieszkać w hotelu czy w motelu, prawda, czy na jakimś wynajmowanym mieszkaniu, a nie mieszkać z rodziną, bo rodzina czasami, no nie kryjmy się tutaj, czy rodzina to czasami najlepsza jest na obrazku, prawda? No różnie to, tutaj mamy truckstop, ale ja znam bardziej milusi truckstop, gdzie jest po prostu przy ulicy zaraz. Nie będę musiał zjeżdżać. Także różnie to bywa, moi drodzy, ale może to właśnie jest te 5 minut, które należy w życiu wykorzystać. Może to jest ta motywacja, która jest ci potrzebna do tego, aby odłączyć się od rodziców. No i wiesz, może akurat ci się poszczęści. Przecież nie jest tak, że pracy nie mam w ogóle. Praca jest, tylko że cóż, nie znam ludzi, którzy są bezrobotni, patrzą tą gazetę, widzą oferty pracy i na przykład za takie pieniądze to ja robić nie będę, bo ja tyle samo na zasiłku dostanę. No dobrze chłopie, może i dostaniesz tyle na zasiłku, tyle samo. Tylko czy ja nie wiem, czy ci z tego dadzą kiedyś pensję, czy ci kiedyś wypłatą, znaczy emeryturę, prawda? A tak to ci przynajmniej lata do emerytury lecą. Tak przynajmniej to masz jakiś zarobek. Możesz już w swoim CV napisać do, nie wiem, ewentualnie kiedyś do przyszłej pracy, że zdobyłeś kolejne doświadczenie w takim fachu. Słuchajcie, nigdy w domu się tego nie wysiedzi, co się ewentualnie zarobi. Tylko że ludzie są tacy. Mamy jakąś pracę, ja tam nie będę za parę złotych robił. No to człowieku, no skoro ty masz takie podejście do sprawy, no to nawet święty ci nie pomoże, prawda? Także wszystko zależy od ciebie. Wszystko zależy od ciebie. Wszystko jest w twoich rękach tak naprawdę. Wszystko, ten absurd, który, jak to nazwałeś w swoim mailu, ze swoją rodziną, możesz zakończyć z dnia na dzień. Ja wiem, że łatwo się, że tak powiem, pierniczy osobie, która ma pracę, która jest ustatkowana, że fajnie gadać takie kawałki, ale nie, słuchaj, no, to jak ci powiedziałem, ja ci ewentualnie tylko mogę dać jakąś wytyczną, mogę ci wskazać jedne z kilku drzwi, a przez które drzwi ty przejdziesz i ty, czy ty w ogóle będziesz chciał przez te drzwi przejść, wszystko zależy od ciebie. Jedno jest pewne, siedząc w domu i użalając się nad sobą, nie załatwisz sprawy. Musisz po prostu wziąć tą sprawę mocno za jaja, musisz ją wziąć w swoje ręce i musisz po prostu coś z tym zrobić. Ty sam, nie kto inny. Nie kto inny, bo nikt... Ja na przykład, ja ci tutaj, wiesz, gadam moje mądrości, moje własne filozofie, prawda? Ale nie wiem, jak tak naprawdę jest to z tobą. Czy ty masz jakieś większe ambicje do tego, czy ty w ogóle chciałbyś, czy byś w ogóle nie bał się podjąć takiego ryzyka, żeby opuścić rodzinny dom po to, żeby, mając na karku te 30 ileś lat, podjąć się takiego zadania, żeby się usamodzielnić, żeby znaleźć swoją pracę gdzieś tam w mieście dalej i odważnie zrobić te pierwsze kroki w dorosłe, dojrzałe życie, prawda? Bo to już robiąc takie czyny, to trzeba wiedzieć, co się robi i trzeba być odpowiednio dojrzały do takich rzeczy. Dobrze. Naprawimy sobie trochę, to, cośmy rozbili.
Czy nas na to będzie stać? Tak, będzie nas na szczęście na to stać. Nic tutaj więcej modernizować tego samochodu nie chcę. Moi drodzy, ja sobie teraz luknę w... Bo ja nie wiem, Dakota chce się ze mną spotkać z Oxnard za 18 minut. Za 18 minut. W takim razie ten wyścig, gdy go odwołam, to będę miał stratę 0-0. Więc anuluję zadanie. Straty 0-0, tak. Zrezygnowałem z wyścigu i, moi drodzy, wracam się do Oxnard. Dakota czeka! Bo Dakota będzie Darkota, jak tam nie zdążę. Więc, moi drodzy, do Oxnard. 18 minut. Więc muszę popierniczać. Słuchajcie, którędy szybciej, którędy szybciej, którędy szybciej. Dajcie pomyśleć, dajcie pomyśleć, dajcie pomyśleć. Którędy najszybciej? Czy przez Bakersfield, czy przez Holender? I tak mam przesrane, i tak mam przesrane. Którędy? Dobra. Będę popierniczał. Ile fabryka dała? Jadę przez pavement. Zapnijcie pasy, będzie trzęsło. Moi drodzy, turbulencje. Zapinać pasy, bo wujek Bochum będzie zapierniczał. Wujek Bochum chce zdążyć na Dakotę. Więc w tym temacie właściwie, mój drogi widzu, wszystko ci odpowiedziałem. Więc więcej ci nie powiem. Ty jesteś na tyle dorosły, jesteś na tyle poważny na swój wiek, przynajmniej powinieneś być, żeby wiedzieć, co z tym fantem zrobić. Druga sprawa, piszesz, że... Druga część tego maila. Piszesz mi, że z tej nudy, którą chcesz zabić w jakiś sposób, czekasz na telefony z nieba, na telefony od pracodawców, którzy ewentualnie mogliby być twoimi pracodawcami, bo złożyłeś im papiery, prawda, i czekasz, aż oni do ciebie zadzwonią. Ale cóż, nie bądź naiwny, nie czekaj na telefony od pracodawców, bo to się tak zazwyczaj kończy. Dziękujemy, zadzwonimy. A te zadzwonimy, to wiesz, jak z tym jest, prawda? Czasami telefon nigdy się już nie odezwie od tamtej strony. Nie czekaj na kaszę mannę z nieba. Działaj sam, działaj szybko. Działaj mądrze. Od tego trzeba zacząć. Więc piszesz, że siedzisz właściwie przed konsolą, bo mówisz, że masz konsolę. Siedzisz przed konsolą i właściwie twoja mama czy tam twój tata mówią ci, że marnujesz sobie czas przed grami komputerowymi, a ty to bardzo lubisz, lubisz grać w gry komputerowe, że właściwie wszyscy ci nawet ubliżają ze względu na to, że nic nie robisz, jesteś nierobem, prawda, bo nie umiesz znaleźć pracy, siedzisz przed konsolą i grasz od rana do wieczora w gry komputerowe. I co masz zrobić, kiedy ty lubisz grać, że jesteś prawdziwym takim graczem i twój właściwie cały świat to gry komputerowe. No, mój drogi, są w życiu pewne priorytety, które musisz sobie, że tak powiem, postawić w pierwszej kolejności. Ja też jestem graczem, też lubię grać. Gdybym mógł, kręciłbym dla was film codziennie. Z każdej gry, która jest na mojej antenie, że tak powiem w cudzysłowie, na moim kanale. Też bym chciał, ale słuchaj. Praca, obowiązki domowe, dziecko, które przychodzi do domu z masą zadania domowego i trzeba z nim usiąść, trzeba jej pomóc, prawda? Filmy nagrywam wtedy, kiedy zorganizuję sobie dopiero wolny czas, a trzeba tutaj mi też przyznać, że ja się do tego przyznaję, że z tą organizacją wolnego czasu jest coraz to ciężej, coraz to trudniej. Aniu! Aniu! Gdzie jesteś? No dobrze. Też coraz to ciężej z tą organizacją wolnego czasu. Wow, udało się. Dzięki temu, że ściąłem zakręt. Kurczę, czy zdążę, czy nie zdążę? No ja mam nadzieję, że jednak zdążę.
Więc słuchaj, ty nie pracując, nie mając takich typowo domowych obowiązków, bo jednak nie gotujesz, mama ci gotuje, prawda? Nie pierzesz, mama ci wypierze. Co robisz, kochanie? Co robisz? Zrobiłaś zadanie domowe? Tak. Tylko, że z jednym nie umiem sobie poradzić i czekam, aż skończysz film. Dobrze, kochanie. To te zadanko zrobimy, no widzicie sami. Gdy skończę ten film, ja gdzieś to będę nagrywał jeszcze około 20 minut. Także, gdy skończę nagrywanko, pójdziemy zobaczyć te twoje zadanko. To jest raz. A czego ci to tam nie rozumiem? Aneczko, ogarniemy ten system, nie bój się. Aniu, druga sprawa. Zjadłeś kolację Kajusz? Tak. Dobre było? A wiesz, czym ci zrobiłem? Z pasztetem. Ale to nie był taki zwykły pasztet. Z pomidorów? No, pasztet z pomidorami. Ja tu mam w ogóle co z tymi pomidorami dzisiaj w ogóle. Mam dzisiaj taki pomidorowy dzień, wiesz? Pomidor. Jak to? No mam taki pomidorowy dzień dzisiaj po prostu. A w tym... Co? Co teraz grasz, też był pomidorek? No wjazłem pomidory przed chwileczką. Baaa! Wiesz, no, powiedziałem, że chipsy pomidorowe zamiast ziemniaczane, wjazłem pomidory, zrobiłem ci kolację z pasztetem pomidorowym. Także widzisz, ja mam dzisiaj po prostu pomidor, nie? He. Totalny pomidor. A te różeczki, które są do mojej sukience, trochę przypominają pomidorki, prawda? Jak tam tablecik? Super! No to i co? Tylko, że Paul znów zachorował, miał koroczkę, no i znów zrobił kubkę. No Aniu, no ja cię proszę, no nie, no, no, nie, no, no nie przy wodzie mineralnej, no nie przy wodzie mineralnej, kobieto, no przecież apetyt straciłem, no. Dobrze, to i zajmij się pół, jak skończę nagrywanie, to ja do ciebie przyjdę, ogarniemy te zadanko, tak? Tak. A to tobie za chwilkę się te koniki zaczynają. Wiem. No to idź sobie, o, zobacz koniki i potem zobaczymy te zadanko. Tak. To na razionko. Okej. Okay. Sorki za te rodzinne akcenty, ale no cóż, jestem sam z dzieciakiem w domu, więc muszę mieć kontrolę i nad tym, prawda? Nad wszystkim muszę mieć kontrolę i wszystko muszę ze sobą pogodzić, żeby wszystko miało ręce i nogi. No takie jest zadanie rodzica, który nie ma czasu na wszystko. Także sam, mój drogi widzu, widzisz, dobra organizacja. Dobrze. Więc o czym ja to mówiłem? Aha! Więc musisz sobie poukładać te priorytety właśnie. Co jest dla ciebie ważniejsze? Czy jednak zdobycie pracy, czy siedzenie przed konsolą? Z drugiej strony mówisz, pytasz się mnie, czy twoja mama ma rację, że marnujesz sobie życie przed konsolą? Zresztą ty sam mówiłeś, że masz coś takiego, że siadasz za tą konsolą, uruchamiasz sobie jakąś grę, bo masz na nią ochotę, gdzie po 10 minutach ta gra ci się przejada, włączasz następną, znowu kolejna ci się przejada i po pół godziny kończy się na tym, że nudzisz się, bo wyłączasz wszystkie gry i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Już chciałem powiedzieć ci po imieniu. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Wygląda na to, że jesteś przejedzony swoją monotonią dnia codziennego. Nie masz tej pracy, nie umiesz jej zdobyć. Lubisz gry, ale z drugiej strony, gdy za nimi zasiadasz, ich monotonia cię dobija. Na to to wygląda, na to to wskazuje, przynajmniej ja to tak odbieram. Być może się mylę. Nie jestem człowiekiem nieomylnym, nie jestem człowiekiem bez wady, nie jestem człowiekiem idealnym i nie jestem też człowiekiem, który odbiera wszystko w dobrej interpretacji, prawda? Mogę się gdzieś tam mylić, ale tak mi się wydaje, że prawdopodobnie gdzieś twoje drugie ja, te ja, które lubi pograć sobie w gry komputerowe, zaczyna się nudzić tym wszystkim, co masz na co dzień. Załóżmy, że kupujesz sobie nowe buty. Cieszysz się tymi butami przez 2-3 dni, ale po dwóch, czy na czwarty, piąty dzień te buty są dla ciebie czymś normalnym. Masz te buty, ubierasz je na nogi i chodzisz w nich. Tak samo jest z nowym telewizorem, nowym komputerem, nowym sprzętem. Dzisiaj on jest dla ciebie nowością, po tygodniu on jest dla ciebie tylko nowością, ale za 2 tygodnie ten sprzęt jest dla ciebie już czymś normalnym, prawda? Czymś, co jest dla ciebie na co dzień i nie zwracasz już nawet uwagi na to, że fajny sprzęt, czy tam fajne buty. Tak samo jest z tym graniem. Przywykłeś do tego z dnia na dzień i w momencie, kiedy już siadasz do tego, po prostu to ci się zaczyna nudzić. Gdzieś tam niby, kurczę, z nudów zagram, ale gdy już zaczynasz grać, cholera, wczoraj robiłem to samo, przeczoraj robiłem to samo, tydzień temu robiłem to samo, 2 tygodnie robiłem to samo. I w tym momencie, że tak powiem, czujesz się taki w kołowrocie. Inne twoje pytanie, zadałeś mi, czy marnujesz sobie tym życie?
Nie mam zielonego pojęcia, czy ty sobie tym marnujesz życie. Ja ci może zadam pytanie, czy marnujesz sobie tym życie? Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo... Aha, bo ty zadałeś mi pytanie takie, czy tym, że grasz od rana do wieczora, jeżeli już masz dzień, jeżeli masz już dobry humor, jeżeli już załapiesz ten rytm do grania, czy tym marnujesz sobie życie? Tak mnie pytasz ty. Wiesz co, ja ci powiem tak, nie wiem, czy ty sobie marnujesz życie, ale równie dobrze, na przykład osoba, która nie jest graczem, a jest na przykład oglądaczem telewizji z dnia na dzień, też by mogła powiedzieć, że marnuje sobie życie tym, że codziennie ogląda telewizję, prawda? Mogłaby tak powiedzieć? Mogłaby tak powiedzieć. Czas, który ty spędzasz na swoje jakieś ulubione rzeczy, trudno jest... Ja bym tego nie nazwał, że marnuje sobie tym życia, że oglądasz telewizję, czy grasz w gry komputerowe. Po prostu spędzasz czas w miłym dla ciebie, że tak powiem, środowisku. Czy też jakichś gier komputerowych, czy też oglądając jakiś serial w telewizji, czy też na przykład spotykając się z przyjaciółmi gdzieś tam na imprezie. Czy człowiek, który spotyka się na imprezie ze swoimi przyjaciółmi, marnuje swoje życie? Nie! Czy on po prostu mile spędza czas? Jeżeli ja mile spędzam z czymś czas lub w towarzystwie kogoś, lub bawiąc się w czymś czy w coś i przynosi mi to jakąś satysfakcję, jakąś radość życia, to ja nie nazwałbym tego, że niszczę sobie tym życie, że siedzę z przyjaciółmi, czy też oglądam gry, telewizję, czy tam, nie wiem, gram w gry komputerowe. To mi przynosi do jazdy niepodległej jakąś frajdę, więc nie można sobie niszczyć życia czymś, co przynosi mi frajdę. Teraz musisz sobie zadać pytanie, czy te twoje gry komputerowe przynoszą ci frajdę, czy też nie? Bo mam mieszane uczucia co do twojej wypowiedzi. Skoro pisałeś wcześniej, że zasiadasz za padem i po 10 minutach zmieniasz te gry, po czym rzucasz padem w kąt, bo do... nagle odchodzi ci ochota na granie w coś innego i nie wiesz, co zrobić z dniem swojego życia, każdym, którego zaczynasz, to w mojej głowie zadaję sobie takie pytanie, czy ty naprawdę jesteś graczem, czy naprawdę te gry komputerowe ciebie cieszą. Tu jest takie, wiesz, zaprzeczenie jednego drugiego, bo gdybyś był faktycznie takim graczem, wiesz, że od rana do wieczora grasz, prawda, i sprawdzasz ci to jakąś frajdę i masz wątpliwości, czy niszczysz sobie tym życie, czy nie, no wiesz, no w pewnym sensie też niszczysz sobie, chociaż no, to zależy z jakiego kija na to spojrzysz, bo z drugiego końca kija można powiedzieć, że poniekąd sobie troszeczkę niszczysz życie. Dlaczego? Bo w tym czasie, kiedy ty grasz, mógłbyś gdzieś tam sobie wylatać pracę, prawda? Mogłoby tak być? No jak nie, jak tak, prawda? W momencie, kiedy ty na przykład Call of Duty kogoś tam już zdejmujesz ze snajperki, w tej minucie mógłbyś sobie gdzieś załatwić pracę. I w tym momencie życie ciebie zdjęło ze snajperki. Ale cóż, to jest twój wybór, to jest twoje życie. Ja ci nie dam na niej recepty, bo to jest twoje życie. Ty sam swoje życie musisz wziąć w twoje własne dłonie. Nikt ci nie pomoże w takiej kwestii. Jedynie, tak jak ja to teraz czynię, ktoś ci może ewentualnie dać takiego kopa lub oblać cię wiadrem zimnej wody, żebyś za siebie się wziął i postanowił, czy zależy mi zdobyć pracę, jeżeli tak, to ograniczę sobie jednak te granie na komputerze, prawda? Ewentualnie nawet uniknę tego, że moi, czy tam twoi rodzice, bo konkretnie mówimy o twoich rodzicach, twoi rodzice przestaną ci w końcu wytykać palcem, że jesteś na ich garnuszku, że jesteś, jak ty to powiedziałeś, nierobem, prawda, że nie robisz nic, tylko grasz tam od rana do wieczora, tej pracy nie ma. Jak nie ma pracy, zadałeś mi takie pytanie, no jak nie ma pracy, to co mam innego robić, jak w telewizji nic nie leci, czy coś w tym stylu. No fakt, no w telewizji nic nie leci, to ja wiem, bo ja sam jak włączam ten telewizor, jak już tam coś robię w tle, jak już widzę, co w tej telewizji leci, to naprawdę masakra, masakra. Także mój drogi, no naprawdę, naprawdę to, co mogłem ci powiedzieć na ten temat, powiedziałem ci. Aczkolwiek nie bierz to za jakąś życiową mądrość, bo ja zdecydowanie nie należę do jakichś tam ludzi, którzy są uprawnieni do prawienia takiego typu kazań. Nie jestem mędrcem, też robię jakieś tam głupoty w swoim życiu, tylko że ja ze swoich głupot zawsze spadam na cztery łapy i jeszcze nigdy nie zapłaciłem za swoją głupotę tak, żebym nie wylizał się ze swoich ran. Po prostu nawet gdy robię głupotę, to myślę, jak z tej głupoty wyjść.
Aczkolwiek no ty musisz po prostu wziąć ręce swoje... Wow. Ty musisz po prostu wziąć w swoje własne ręce tą całą swoją absurdalną sytuację życiową i musisz po prostu sobie z tym jakoś poradzić. No cóż, ja mam nadzieję, że cię zmobilizowałem do tego, żeby jednak oderwać się troszeczkę od świata iluzji i zająć się tak bardziej światem realnym. Bo świat iluzji nie da ci emerytury w przyszłości. Świat iluzji nie utrzyma cię. Twoi rodzice, wiesz, kiedyś się skończą, prawda? I ty zostaniesz sam. I co wtedy? Pytanie, co wtedy? No właśnie, już dzisiaj pomyśl o swojej przyszłości. Warto, naprawdę. I to ja, jako twój rówieśnik, bo nawet nie starszy, tylko twój rówieśnik, kolega, dobrze ci radzę. Chociaż ja nie sądziłem nigdy, że rówieśnikowi, swojemu właściwie człowiekowi w moim wieku będę musiał udzielać odpowiedzi na takie pytania. Wręcz udzielać rad na takie życiowe bardzo... No bo człowiek w takim wieku właściwie już powinien sam do tego dojść. Nie to, żebym ci usiłował powiedzieć, że nie poradziłeś sobie z tym problemem, tylko chodzi o to, żeby cię zmobilizować do odpowiedniego toku myślenia. Po prostu, któregoś pięknego, że tak powiem, wieczora ułóż się w łóżku wygodnie i przemyśl to sobie wszystko. Pokładaj sobie te wszystkie puzzle w jedną całość, tak logiczną, żeby po prostu się już nigdy więcej nie rozsypało. Dobrze, moi drodzy, w takim razie dosyć tego odpowiadania na maile, a ja muszę teraz sobie pogadać z Dakotą. Jak już porozmawiałem sobie z wami, to najwyższy czas porozmawiać sobie z Dakotą. Silnik off i wchodzimy do ofisa. Mego. Nice to meet you, Dakota. Oh, you twice now, I think. Just my job, nothing personal. Oh, I see. Another federal agent. What did you want to talk about? Black truck. You saw it, didn't you? I need to know any details you can provide. Yeah, I saw it when you put me up as bait with that delivery. Pretty bold fella to put a con like that in broad daylight. Have you read the articles about the road killings and robberies by Monica DeLancey? Yeah, I remember it. Don't you find it strange that in those reports there was mention of the same black truck? Yeah, you should ask the author of the article, not me. How about we ask her to get? Okay. It's always a pleasure to talk with an educated woman. Great then. Good thing I invited her in advance. You did? So she's coming here? Yes, she'll be here any minute now. Super. Monica DeLancey and Nick Armstrong. Have a seat, Monica. You from the FBI too? FBI? No, I'm a journalist. Let's exchange information. Nick, can you please tell us if you noticed anything familiar with that black truck? Yes, a Cobra. There was a picture of a Cobra on the mud flap. Matthew had the same thing. I thought so. Monica, please enlighten us as to your findings. Well, if we exclude paranormal activities, the facts are like that. The truckers who got attacked were transporting some chemicals, and all the attacks took place on Highway 108. At some point, the drivers lost track of time and their surroundings, but those who survived reported Monica, seeing a black truck. Monica, how about you mention Matthew in your next article? If he's the one behind this, then we might provoke some kind of reaction. For that, I would need Nick's approval. It's you and your friends who will face the consequences. Do it. If Matthew was involved, I would be sure, no matter what. Z wyrzutami sumienia. Then it doesn't matter either way. Rzadkość. What do you say, Frank? I agree. Unfortunately, we still don't have any hard evidence against Storm Express, but at least we kept the chemicals out of their hands. Hey, it all makes sense now. This confusion and the green fog the drivers described must have been the effect of the drug. You cornered them, so they decided to play it rough. Yeah, but one thing is still unclear. The cargo that was stolen from you was later destroyed. Why would Storm Express destroy the cargo they worked so hard to get their hands on? All right, that's it for now. Let's stick to our plans and keep each other in the loop.
Wow! Słuchajcie, no troszeczkę się tutaj podziało. Moi drodzy, no cóż, Matthew stał się podejrzanym, prawda? Nie mamy dowodów na Storm Express, czyli te przesyłki piorunem, które pod taką nazwą oczywiście widnieją w naszych wszelakich statystykach. W wersji rosyjskiej gry to oczywiście to jest Storm Express. Sprawa się skomplikowała. Mamy nie tylko federalnych na głowie, ale też dziennikarkę, która co nieco wie. I dziennikarza przede wszystkim z sercem, jak to Nick ją nazwał, kobieta z klasą. I klasa zachowała. Ona się zapytała Nicka, czy może napisać artykuł o Matthew. Kierowcy, którzy nagle znikali, widzieli tam po prostu jakieś zjawiska paranormalne i fru nie ma ich, można powiedzieć, że UFO ich porwało, co powiewa tutaj troszeczkę hollywoodzką, że tak powiem, fabułą o uprowadzeniach przez UFO. Nic bardziej mylnego, Nick wpadł na właściwy trop. Chodzi tutaj o narkotyki, które zostały w jakiś tam sposób wrzucane kierowcom do, nie wiem, czegokolwiek, może do picia, do jedzenia. Tak czy inaczej, po jakimś tam czasie widzieli jakieś dziwne mroczki, no i po prostu ci kierowcy znikali bez słuchu i widu. Moi drodzy, o co tutaj się rozchodzi? O przewóz jakichś tam rzeczy, chemikali, które są przetwarzane i robione są z nich, no nie wiem, narkotyki, przynajmniej ja to tak rozumiem. Sprawa zaczyna się komplikować, zaczyna się troszeczkę gmatwać, no ale cóż, mamy na głowie już bardzo wielu ludzi. Mamy na głowie mafię, mamy na głowie federalnych, mamy na głowie tego całego Kuninga, czy jak mu tam leci. Mamy teraz Dakotę, mamy teraz dziennikarza. Także, moi drodzy, nie wpadajmy w panikę. Wszystko wyklaruje się w kolejnych odcinkach, na które Was już dzisiaj zapraszam, moi drodzy. Jeżeli oczywiście macie jakieś do mnie pytania w mailach, możecie je kierować, ja oczywiście będę Wam odpowiadał chociażby w Ring'n'Rollu, tak jak to też robię w ETS2. Moi drodzy, w takim razie cóż, dziękuję Wam za wspólną widownię, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Zapraszam Was oczywiście na kolejne moje produkcje. Kolejna produkcja już, a zresztą nie powiem Wam, bo sam nie wiem. Tak czy inaczej, do zobaczenia, życzę Wam miłego dnia, do następnego. Cześć, trzymajcie się cieplutko. Better than